ciach, wyłapane. Dzień dobry kochani, witajcie cieplutko, witamy Was z Gniezna. Zaraz będziemy się z chłopakami przedstawiać. Króciutko przedstawię Wam obiekt. Słuchajcie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem po raz kolejny. No jednak jak siedzi się tak u siebie w mieście, to nie widać potencjału, jaki kiedyś u nas będzie. Pamiętacie, mówiłem o tych Niemczech, że tam katastrofa w 2000 roku spowodowała nagle wielki rozwój piłki nożnej. Być może u nas będzie to samo. Tutaj w tej chwili, słuchajcie, chłopaki z Gniezna i z okolicy przyjechali z nami pocykać w gałę. Strasznie się cieszymy. Troszkę nam wyszła dezorganizacja, bo mieliśmy być na stadionie. Mieszka tam na dole, w dole jest stadion. Natomiast załatwiliśmy w międzyczasie w Orlik i tu się za chwileczkę pobawimy. Kochani, piękne obiekty. Tam jest, zobaczcie, pełne wielkie boisko o wielkich rozmiarach. Akurat idzie trening rugby. Wielkopolska też jest w rugby mocna. Nie tylko Lech Poznań, nie tylko Warta Poznań. Czołowe tutaj lokalne kluby, ale mają też mocne rugby. Natomiast tak, tam mamy, słuchajcie, w treningu grupę 2006-2007. Są to skrzaty. Chłopcy, którzy trenują tutaj lokalnie od sezonu teraz po wrześniu będzie to siła Żaków z Mieszko Gniezna. Także piękny obiekt, bardzo sympatyczny animator wpuścił nas tutaj bez problemów, nie mieliśmy umówionego obiektu, natomiast nie zrobił nam żadnych kłopotów, ślicznie dziękujemy, pięknie pozdrawiamy i zaraz zaczniemy się bawić. Chłopaki się w tej chwili rozgrzewają, a my, słuchajcie, dobra, po jeszcze jednym strzale, słuchajcie, i zaczynamy witanko. Zobaczcie, chłopaki się rozgrzewają, im dużo nie trzeba. Gutek się bawi teraz tą swoją jedyneczką. Nauczył się to podnosić, a to ciężkie do obrony, bo małe. Także kochani, potem będziemy mieć do dyspozycji trochę większą część Orlika. Zobaczymy, czy się meczyk uda. Natomiast o, tam jest nasz pan animator. Pokażemy. Dziękujemy, sympatyczna postać. Potem jeszcze zrobimy specjalne podziękowania. Także słuchajcie, chłopaki. Chodźcie, zapraszam. Chciałem przedstawić Wam ekipę. Wielkopolska górą, ciach mamy. Dobry, Maurycy. Mamy Maurycego, Siemka. Filip. Jest Filip, piątka. Jacek. Jacek. Olaf. Cześć, Olaf, ślicznie. O, Olaf, ciekawe, fajne imię. No i Gutek, dawaj ciach. Słuchajcie, mamy troszkę, mówię, do organizacji. Panie trenerze, dawać ciach. Ja już przedstawiłem grupę. Tak, śmialutko dwa słowa. Pozdrawiamy z piłkarski. Jesteśmy w ogóle pasjonatem dziecięcej piły nożnej. A powiem wy jeździcie ci... tak więcej was, czy jak to jest? Znaczy, wiesz co, powiem ci tak. Wyprawa jest spontaniczna. Masz zawodnika 2006 rok. A reszta chłopaków? Znaczy, powiem tak. Chłopaki lokalnie są stąd. Tak? Aha. Dwóch z Gniezna chyba, tak? Tu masz lokalnego chłopca, też jest często. Olaf jest na tym. I ty dojeżdżasz skąd? Z Owieczek. Owieczki to blisko. Natomiast Gutek startował 2-3 lata temu u nas w KS Talent. Taki klub otworzyliśmy, wiesz, amatorski. Tak, no i teraz powiedzmy jakoś tam ten piłkarski rozwój mocny, silna lewa noga trafił do Zagłębia Lubin i jeździmy po Polsce, pasja, wiesz, chłopaki przy okazji bawią się kartami i wczoraj byliśmy w Puszczykowie, dzisiaj jesteśmy u Ciebie w Gnieźnie, jutro będziemy w Dębrznie. Ale jak jeździcie? Ale to gdzieś mieszkacie, śpicie? Czy znaczy, jak... no dzisiaj akurat konkretnie w tym hotelu mieszkam. Bardzo to, miła Pani, sympatyczna. I to z rodzicami czy z rodziną? Słuchaj, to jest pełna spontana, Panie trenerze. Ten filmik ma oglądalność około 2-3 tysięcy na YouTubie, no. Średnio, bo mamy powiedzmy chyba tam z 2000, nie wiem ile tych subów, bo ja nie jestem, około. Ponad 2000 chyba osób zasubowało. Są to najczęściej właśnie, wiesz, młode chłopaki, którzy po prostu no, kochają piłkę z pasji. Wiesz, powiem Ci, że po cichu wróżę nam fajny sukces za parę lat, bo po takiej katastrofie w 2000 roku Niemcy, pamiętasz, nie? Jeden punkt, jedna bramka, z grupy nie wyszli i zaczęli szkolić, dodaj 14 lat do tamtych 7-8 latków i masz Gece i cała ekipa, nie? No miejmy nadzieję, że tak będzie. Zdominowali. Ja właśnie gorąco wierzę, że te nasze chłopaki postawią piłę. Także no cieszę się strasznie. Jakieś może pozdrowienia do nas, do KS Talent. Musisz powiedzieć. Słuchaj, dla KS Talent, Bolesławiec. Aha. Dla widzów kanału Guciu. Aha. Pozdrowienia z Mieszka Gniezno, dla klubu KS Bolesławiec Talent. Ślicznie. Z Mieszka Gniezno. Super, dziękujemy Ci pięknie. Dziękujemy, kochany. Dzięki. Powodzenia Ci życzymy sportowego. Słuchaj, trenujesz grupę Żaków. Słuchajcie, bo ja mam przewidziane dla chłopaków troszkę konkurs zabaw, wiesz, będziemy się bawić zaraz jakieś żonglerki, podbijanie, kapki, pobawimy się, mam dla nich troszkę nagród, wiesz, i no generalnie ten filmik, mówię Ci, postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić w sieć, wiesz, rozpromujemy Gniezno, okolice, wiesz, Wielkopolskę, Gutek jest w ogóle pasjonatem Lecha, słuchaj, jeszcze pamięta czasy zgody dłużej. To jest syn? To jest syn, tak.
Także podzielamy pasję z synem, nie? Pan animator, bardzo sympatyczny człowiek, pozdrawiamy, dziękujemy. W filmiku masz swoje miejsce, także jeszcze raz dzięki. Słuchajcie, ja się instaluję teraz na statywie, idę do chłopaków, chłopaków poznaliście. Tak jak mówiłem, słuchajcie, pierwsza część, spróbujemy zrobić dwie. Jedna będzie piłkarska, druga będzie z kartami. I teraz słuchajcie, część piłkarską sobie zaraz zrobimy oczywiście jakimiś tam zabawami. Zaraz zobaczymy, ile u nas jest, 2, 4, 6. To będziemy mogli się pobawić w troszkę większych seriach. Mamy po raz kolejny kameralne, fajne spotkanie i super. Nie zawsze chodzi, kochani, o to, żeby były, nie wiem, jakieś potężne spędy, wiece po 70 osób, bo wtedy ciężko się jest pobawić. Ja, o, słuchajcie, chciałem pokazać, bo tu się zainstalowała żona, idzie do nas Kudłaty. Siema Kudłaty, dawaj po pozdrowionka, szybciutko. To jest najmniejszy mój syn, 3-latka. Pozdrawiam. No, Nusia i moja szanowna żona. Także, słuchajcie, wracamy do zabawy. Chłopaki, chodźcie. Może macie jakieś pomysły? Słuchajcie, może macie jakieś pomysły? Bo ja mam tutaj, słuchajcie, poprzeczki to standardowa nasza zabawa. Także słuchajcie, od tego myślę rozpoczniemy. Każdy z was jakąś piłę poczuł. Każdy, kto lubi jaką piłę. Słuchajcie, zrobimy tak. W związku z tym, że nas jest mniej, możemy sobie zrobić, nie wiem, serię po ile? Po 5? Po 5 strzałów robimy? Tylko ja nikomu nie będę liczył. Każdy z was sobie liczy. Macie po 5 strzałów, dobra? Słuchajcie, dla zwycięzcy w tym momencie, jako że jesteśmy w Wielkopolsce, słuchajcie, to będzie trafiało, uwaga, uwaga, zaraz zobaczycie, mam tutaj troszkę takich niespodzianek. No właśnie, co prawda już nie jest, ale jest to legenda człowiek, słuchajcie, stąd. Mamy kartę, nie, czekajcie sekundkę. Zwykła, bazówka. No właśnie, a ja chciałem właśnie pogadać o tym. Kto z was ma Murasia na limicie? Ja tego nie zbierałem nawet jeszcze. Słuchajcie, mamy Murasia na limicie, dlatego Ola, że z nami jest taka sytuacja. Witam serdecznie. Gutek to mój syn, dwa słowa ci powiem. Jeździmy teraz po Polsce z kartami do naszych przyjaciół, których poznaliśmy w internecie. Myśmy się nigdy prędzej nie widzieli, nie znali. Gdzieś tam po internecie pisaliśmy, założyliśmy kanał na YouTube, gdzie się pojawiają te filmiki. No i na dzień dzisiejszy, Olaf, jeździmy po Polsce, spotykamy się z chłopakami, wysyłamy sobie listy z kartami, bawimy się, oglądamy mecze. Ogólnie, powiedzmy, żyjemy piłką nożną. Także dzisiaj walczymy, słuchajcie, o Murasia. I w tej chwili Muraś to będzie nasza nagroda główna, a my robimy sobie 5 rzutów, 5 konkursów. Tylko ja kamerkę tak ustawię, słuchajcie, skąd chcecie te poprzeczki? Ja tak myślę, że co najmniej za półokrągłe, nie? Słuchajcie, to ja się wycofam dalej, żeby nas było widać. O tak. Słuchajcie, mówię, mamy 7 minutę filmu, filmik gdzieś na 20 minut przewidujemy. Słuchajcie, stamtąd to cię nie będę widział, chyba że idziemy całkiem do tyłu. Okej. Okay. Kochani, ja będę starał się coś głośniej mówić, ale powiem tak. Gutek, skąd walisz? Ustaw piłę tam, gdzie walisz. Stąd walisz, dobra. To w takim razie, słuchajcie, w tej linii, tylko tam już jesteś, Olaf. Chodź troszkę bliżej do prawej. Żebym ja cię widział. Czekajcie. Mamusia nam uciekła, bo byśmy ją do operatorki zagonili, wiesz? Słuchajcie, momencik. O, teraz chyba będzie najfajna widoczność. Natomiast słuchajcie, rozpoczynamy zabawę. Każdy z nas ma po 5 strzałów. Ja sobie też chciałbym wziąć jedną piłeczkę. Mogę sobie wziąć tą brazuczkę, jest twardsza. I zaczynamy, słuchajcie, zabawę. Każdy liczy sobie 5 strzałów, dobra? Idziemy po kolei. Nie po kolei, oczywiście, że nie po kolei. Idziemy, słuchajcie, i bawimy się. To 5 razy. Powtarz, bombardujemy. Poprzeczka nasza. O, było blisko. Ach, prawie. Okno wyszło, miała być poprzeczka. Pierwsza jest? Słuchajcie, no nie chcę wam psuć filmu. Wczoraj Gutek w Puszczykowie, no jednak był bezkonkurencyjny. Ale nie wpadajcie w kompleksy, ja tu baty dostaję już od dawna. Poprzeczki to jego mocna strona. Po pierwszym strzale, uwaga, ja. Ach, to mogło. Możecie bliżej, jak wam gorzej podnosić piłę. Troszkę. Nie ma, nie tym razem. Tym razem ładna brama wyszła. Słuchajcie, ja mam 2 strzały. Też bym chociaż jedną chciał trafić. Wczoraj coś tam trafiłem. Tylko że wczoraj się bardziej rozgrzałem. Uwaga.
Znowu okno. Blisko. Trzeci strzał, no chciałbym chociaż raz. Słuchajcie, Gutek nie bierze udziału w karcie Murasia. Jak wygra, to stawia do loda, a my o Murasia gramy dalej. Uwaga, ja mam trzeci strzał, strzelam czwarty raz. Uwaga, kam. Nie klei się dzisiaj. Poszło, lekki go. No, piękne okno. Słuchajcie, widzicie, że jednak te tyły mu wchodzą na tym meczu. I został też ostatni strzał, dawaj. Nie, to Guciu będziemy mieć wszyscy, a ty już poza konkursem strzelasz. Jeszcze mamy po jednym strzale? Ale teraz jak jeszcze po jednym, nie? Dobra. Uwaga, po jednym strzale. Lecimy. Ciach, tam musi być. Nie ma. Na zero. Jedziemy dalej. Ja nie mam bo jest ciężko. Dobra, możesz sobie wziąć lepszy, lżejszy. Weź sobie tam tą skóreczkę. No, ognia Gutek. Nie ma. Słuchajcie, Gutek tą... Aha, ostatni strzał ci został, dawaj. Robimy ostatniego strzała. Jak trafi, słuchajcie, no to mamy zwycięzcę. Dlatego, że Gutek wygrał loda właśnie. A on o karty nie gra. On je ma. Słuchajcie, Gutek sobie strzela poza konkursem, żebyś nie odtył. A my strzelamy się tak dalej. Bo trzy serie teraz. Jedziemy po trzy serie, musi być zwycięzca. Ja rzucę okiem na filmik. Kochani, Gniezno, jestem w nim zakochany. Byliśmy w katedrze, pozwiedzaliśmy, słuchajcie, kupę fajnych rzeczy. Pływaliśmy sobie w łazience. Nie, jak to się nazywa tam, gdzie pływaliśmy? Łaźnia? Łazienka. Łazienka. W łazienkach pływaliśmy. Było super, takie jeziorko fajne, sympatyczne, kochani. Naprawdę jesteśmy Gniezdem zauroczeni. Mamy już nocleg zorganizowany, także jesteśmy spoko. Brawo! Gratulujemy! A ten kolega, piękny słupek, ale troszkę brakło. Super. Kto nam trafił? Ja. Rewelacja. No jeszcze po jednym strzale, słuchajcie, mamy chyba zwycięzcę. Jeszcze ja mam trzy, pamiętajcie, ale ja jestem poza konkursem. Podaj proszę piłkę, jeszcze spróbuję tam też strzelić. Nie, no na razie kolega, jeszcze masz jeden strzał, Olaf, nie? Jeszcze macie po jednym strzale? Guciu, podaj swoją tą. Już robiłeś trzy? Trzy robiłeś? Dawaj, Guciu. A ja robiłem jeden. Słuchajcie, w takim razie, musimy wejść na tam, to tak chwilę. Uwaga, ciach. Brawa. Dawaj jeszcze raz, Gutek. Uwaga. Też mam trzy grupy. Uwaga. Ciach. Za ostro. Dawaj. Ej, nie, tam czuję. Dawaj, słuchajcie. Idziemy. Opa. Pójdzie. Ciach. Tak, myszko? Idziemy do pokoju. Dobra, bądźcie, tylko przyjdźcie po nas, nie zapomnijcie o nas. Słuchajcie, kochani, mamy zwycięzcę. Ta. Brawa dla zwycięzcy. Słuchajcie, brawo, gratuluję. Słuchaj, Murat jest absolutnie twój. Natomiast w tym momencie mam teraz taką prośbę. Kochani, jestem Gutkiem, a my się dopiero kupali. Musimy w drugą konkurencję. Jeszcze raz patrzę. Słuchajcie, w przypadku, jeżeli kolega wygra, dostanie inną nagrodę, a wy też gracie o Murasie. Dobra? Teraz chodźcie. Paryton, jedna piła. Stawiajcie się na prosto. Proszę bardzo, chłopaki, lekcje odrobili, boksy przygotowane. Jeszcze raz ci gratulujemy. Murasie trafia do ciebie. Ale razem przygotujemy. Tak, słuchajcie. Jak idzie nam główkowanie? Słuchajcie, w takim razie, jak idzie nam główkowanie, pamiętajcie, że robimy to na niskich nogach. Wtedy można trochę nagłówkować. Bardzo ważne, żeby robić to na niskich nogach. Nie jest ciężko, bo bolą kolanka. Słuchajcie, idziemy. Najpierw ze dwie, trzy próby. Patrzcie, lecimy do siebie. Ze dwie, trzy próby. Ale tato, rękami to tu. Nie, głowami dawaj, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie ma, sześć. Słuchajcie. Na razie robicie próbę, to jest jeszcze nieliczone. Poćwiczcie ze sobą. Zaraz będziemy grać o następnego zwycięzcy główę. Ale ej! No? To się tylko liczy, jak się... Nie, że... Tak. Liczy
raz, dwa, trzy. Jasne, bardzo. Były trzy. Widziałem. Tą walimy, to dawaj to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ajajaja, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Super. Ale to jeszcze nie jest w konkursie. Jesteście w konkursie? Słuchajcie, zobaczcie jak wam się lekko zrobi. Pokaż to. Kończę. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, puszkanie jest tak, że trzeba uważać, że za ciężkie napompowane pili cegły, to ostrożnie. Wam jeszcze górki się mocno rozbijają, jesteście młode chłopaki. Kochani, ustawiajcie się. Macie trzy próby. Dawaj, tutaj pierwsza para, druga para. My jesteśmy trzecia para. No, zobaczymy jak to pójdzie z głowami. Pamiętajcie kochani, że filmik jak zwykle zamkniemy szybciej, ale my się bawić będziemy dalej. Mamy małe boisko, takie o, zobaczcie. Pogramy sobie 3x3, super kameralnie. Potem się pobawimy kartami. I to właśnie o to nam chodzi. Potem po drugiej stronie ulicy mamy hotel. Idziemy odpoczywać, wgrywać filmiki. Może troszkę popiszemy. Kochani, gotowi? Dobra. Popróbowali? Nie, zaczynamy. Wszyscy tak o. Jedna para robi, reszta liczy. Kto zaczyna pierwszy? Dobra, jedziemy. Raz, dwa, dwie poszły, jedziemy dalej. Raz, dwa. Słuchajcie, ja zaproponuję nam tylko to. Dajcie jeden nie wiem takiego. Nie zaczynaj od siebie, tylko rzucić w dwie. Będzie więcej. Pa. Raz. Można powtórzyć. Pa. Można tak przyjąć i przesłać dalej. Dobra. Raz, dwa, trzy. Próbują koledzy. Raz, dwa. Dobra, do góry grać. Do góry. Raz, dwa. Ajajajaj. Jeszcze. Ostatnia szansa. No nic, jeszcze raz próbuj. Raz, dwa, trzy. Aj, remis, dogrywka. Jeszcze raz. Ale jeszcze my. Teraz my jesteśmy poza konkursem. Dawaj. Jako ciekawostka. Raz, dwa. Aj, trzy. Skurwy mam gdzieś w bagażniku. Dawaj. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Cieniutko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, nie jest to szałowy wynik. Muszę powiedzieć, że na podwórku robimy lepiej, ale robicie do grypki. Proszę bardzo. Lecimy raz jeszcze. Raz, dwa, trzy. Super! Jeszcze dwie próby. Dawaj. Raz, dwa. Dobra, jedziemy. Raz, dobra. Macie trzy do zrobienia i znowu dogrywka. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Poprów. Cztery. Ale nie ma, bo musi być przejście. Jedziemy. Macie remis jeszcze raz. Macie lecieć dalej. No, ostatnia próba. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. A ja idę po nagrody. Już pachnie rozstrzygnięcie. Zróbcie cztery. Dwa mają. Dobra, dwa. Powtarzacie trzy i wygramy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow! Cztery i pół przewrotka. Rafał Muraski, proszę bardzo. Limitowana edycja. Rafał Muraski, limitowana edycja. Piątka. Piątka. Słuchajcie. Ola, nagroda pocieszenia, Rafał Murawski. Pisaliście się na medal, kochani, wszyscy wygraliście. Chcemy, żebyście nas miło pamiętali, dlatego wszyscy wygrali. Słuchajcie, ta kudłacza coś ma. Słuchajcie, teraz mam jeszcze jedną taką, słuchajcie, zabawę. Słuchajcie, z żonglerką nie będziemy szaleć. Z żonglerką nie będziemy szaleć, kończy nam się filmik. Słuchajcie, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Były poprzeczki. Jest 19 minuta. Poprzeczki były, no mamy zwycięzcę. Słuchajcie, chciałbym, żebyście teraz pokarniaku przyładowali, ja stoję na bramie. Chodźcie chłopaki, chodźcie, bo filmik się kończy, zaraz pokarniki. Jeszcze dwie jedno gramatę. Walczymy teraz, słuchajcie, o gazetę. Albo brawo, albo kika do wyboru numer, dobra? Plus Szelców zdobywa. Wow, to czekaj, jak będzie ładny, to mu da. Dziękuję. Na razie ustawiajcie. Walicie jedenastki. Walać. Tak, gramy króla strzelców karnymi. No, powiem wam.
mam z karnych, to nie. Z wolnych może tak. Uwaga. Dobra, Gutek była pan. Następny. Pięknie, dwa pany. Strzelone na prawo. Jedziemy. Ale Brazylia! Dobre, na prawo. Pewnie, nietrafione do Gutka. Olaf, dawaj. A będziemy robili. Uwaga. Brawo, Olaf. Ślizgam się w tych butach, bo tu jest bardzo dużo, słuchajcie, materiału. Super Orlik, nie jest tak jak powiedział animator, najlepsza trawa, ale jest bardzo dobra trawa. Bardzo w trójkę walicie, tak, do króla. Gracie o gazetę. Dobra, szybko mnie to załatwi. Olaf, ładuj. Kolega, odsłońcie, żeby było widać, wejdźcie z kamery. Ach tak, źle. Słuchajcie, dawaj piątkę, wyłapałem. Przesuwacie się na pole dziewiątki. Ostą, dokładnie. Tak, żeby to za długo nie trwało, chłopaki z tej linii. Uwaga. To już mamy, tylko metr. Przekazanie nagrody komisyjnie, zwycięzca, nasz król Strzelce. Dziękujemy, gratulujemy. Zabieraj. Dawaj, tacie. Kochani, teraz powiem wam tak. Jest 22 minuta filmu. My będziemy sobie robić meczyka. Zaraz się pobawimy, chłopaki. Tato jeszcze da nam chwilkę czasu, nie? Zobaczcie, jaki kochany tato przywiózł nam chłopaka z owieczek, tak? Daleko macie do gniezda? Nie, 10 km. 10 km, super. No myśmy do was jechali ponad 200 i to jeszcze dookoła. Tak, Guciu? Słuchajcie, ja będę wyłączał kamerę, także chodź, Gutek, pożegnamy się, bo to jest, kochani, pierwsza część. Mamy 23 minutę, staramy się w 20 minutach filmiki zamykać, bo to się potem bardzo długo dodaje. Ostatnio facet napisał, że zamiast seriali wolałby filmy w naszym wydaniu. Pewne dwugodzinne. U Jezu, tragedia. Nie wyobrażam sobie tego. Także jeszcze raz żegnamy się. Dzięki. Piątka, ciach. Piątka, ciach. Olaf, super walczyłeś, niedużo brakło do króla. Piątka, ciach, Gutek. Właśnie dwie krople spadły, ale w deszczu nam się będzie jeszcze lepiej grać. Jeżeli by troszkę pocykało, to będzie fajny sparing. Kochani, no bramek nie pooglądacie, bo nie mamy jak tego kręcić. Nie ma mamusi z nami, operatora. Tatę nie będziemy obciążać. Także, kochani, rozłączam kamerkę. Jeszcze raz popatrzcie na piękną panoramę tego obiektu. Jest naprawdę ślicznie. I to piękne, duże boisko na sztucznej murawie. Niesamowite. Takie boiska na mnie robią zawsze duże wrażenia. Cały rok zielono. Pozdrawiamy cieplutko z Wielkopolski. Zapraszamy do drugiej części. Będą wtedy karty. Pa!